Dwa lata temu rozmawialiśmy w tych samych okolicznościach, tylko że no teraz ten półfinał był tak blisko. No tak, uciekło nam to w ostatnich sekundach, można powiedzieć, i to najbardziej boli, bo myślę, że jednak z przebiegu meczu zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale nie potrafiliśmy postawić kropki nad i. Trzeba było strzelić trzecią bramkę i mecz byłby rozstrzygnięty. No trudno, taki jest sport, taka jest piłka. Dzisiaj znowu szczęście było po stronie przeciwników. No cóż, żal wielki, bo no szkoda, czwórka była w naszym zasięgu zdecydowanie i no i żal, ogromny żal. Miałem takie wrażenie jednak, że ten wyrównujący gol dał takiego powera rywalom. Oni wyszli na te karne znacznie pewniejsi niż my. No tak, z punktu widzenia tego psychologicznego, no to oni gonili wynik, oni dogonili i gdzieś tam poczuli moc pewnie mentalną. No, no nic, no, rzuty karne, to jest... Co tu dużo mówić? Teraz chyba tylko wypada podziękować chłopakom za naprawdę sporo pracy, zaangażowanie, zgranie, patrząc na to wszystko, co się działo podczas tego turnieju. No myślę, że nie tylko to, że wynik, gdzieś tam te zwycięstwa, ale myślę, że gra i ładne akcje, i zaangażowanie, i serce, ale też taka mądrość. Fajnie chłopacy grali, to było miłe dla oka, no szkoda. Oczywiście dziękuję im bardzo, bo wiem ile przeszli w tym turnieju, wiem ile wysiłku włożyli w to, aby móc tak zagrać dzisiaj. Także no co, no, miejmy nadzieję, że za rok wrócimy mocniejsi, jeszcze mocniejsi. Dziękuję również całemu sztabowi mojemu, bo i Rafał Gozdecki, i Agnieszka, fizjoterapeutka nasza, świetnie się spisały, i Łukasz Zajm, i również Miłosz, który podglądał rywali i właściwie wszystko filmował. Także no świetny sztab, w ogóle świetni ludzie tutaj w Play Arenie, fantastyczni zawodnicy. No nic, przyjemność jest pracować z takimi ludźmi. No mam nadzieję, że faktycznie za rok tutaj to szczęście jeszcze bardziej się do nas uśmiechnie no i to my będziemy górą. Bo ta drużyna ma naprawdę duży potencjał. No ona gra w piłkę, tak? To widać, te schematy, z każdym meczem było widać, że te schematy wbijane im do głowy po 100 razy, one zaczynają gdzieś tam grać po prostu. No tak, fajnie, że chłopacy to wszystko dobrze przyjmują i ta taktyka ich nie ogranicza, tak? Bo też widzieliśmy dużo takich momentów, gdzie potrafili wykazać się ogromną kreatywnością na boisku i przełamać te schematy nasze. Także no, bardzo, bardzo to jest cenne, mając takich graczy, którzy potrafią naprawdę gdzieś tam pokazać taki błysk geniuszy na boisku. Fajni chłopcy w ogóle. No, no cóż, jest mi ogromnie żal ich, bo wiem, że mocno to przeżywają teraz, no ale musimy się z tym pogodzić i wyciągać wnioski i przyjechać za rok jeszcze silniejsi mentalnie i sportowo. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.